To w ogóle na początku wielkie dzięki, że jesteś. Nie ma za to. Ja nazywam się Julia Parkot, jestem redaktorką Salam Lab, a z nami dzisiaj jest Lubna Alhamdani, lekarka, aktywistka i feministka, która od kilkunastu lat mieszka w Polsce, ale pochodzi z Iraku. I pomyślałam, że może właśnie od tego Iraku zaczniemy. To znaczy, mieszkasz w Polsce od kilkunastu lat, twoja mama jest Polką, ale ty wychowałaś się w Iraku. I myślę, że to jest ciekawa perspektywa, więc czy może mogłabyś opowiedzieć nam o tym dzieciństwie w Iraku? Jak wspominasz Irak? O tym, jak wygląda tam życie kobiet, dziewcząt i czy ma ono coś wspólnego z tymi opisami z książek o życiu żon szejków, które niby opowiadają o życiu kobiet w arabskim świecie? No to jest tak, że w Polsce jestem ponad 16 lat, czyli to jakby opowieści tej mojej dzieciństwo i też jak byłam nastolatką, to już spędziłam to w Iraku. Jakby ze względu, że mama Polka, ojciec Iraku, tak naprawdę nie było jakieś, można powiedzieć, jakieś nadzwyczajne jakby w mojej obserwacji, że po prostu byliśmy taką normalną może rodziną, nic takiego się nie działo, może jakby tak ogólnie. Dodatkowo jakby jesteśmy mieszaną rodziną nie tylko ze względów pochodzenia moich rodziców, tylko też ze względów na wyznanie. Bo też jakby moja mama nie przyjęła islam i po prostu też starała się, żeby ta kultura polska była obecna, mimo że no, może młodzież nie będzie jakoś mogła wyobrazić, jak kiedyś nie było internetu takiego dostępnego dla każdego. Też dodatkowo ze względu, że w Iraku był reżim Saddam Husseina i dlatego też była taka polityka zamknięcia, że nie wolno nawet jakiś mieć satelita, żeby oglądać coś poza, jakby można powiedzieć, takim krajowym. W sumie były dwie kanały, które po prostu niby, że ograniczało wiedzę o świecie, żebyśmy nie mieli jakieś inne podejście do polityki. I mimo to moja mama zawsze starała się, żebyśmy mieli wigilię. Choinkę mieliśmy sztuczną, bo sztuczną tam w Iraku nie rośnie, ale zawsze była na święta. Jakby nawet potrawy starała się, żeby to wszystko było tak typowo. Jakby zawsze pamiętam ten barszcz czerwony, ten stół taki charakterystyczny, pokryty właśnie na wigilię. To jest trochę inaczej nawet o jakby święta muzułmańskie, które też moja mama świętowała i jakby przygotowała taką atmosferę świąteczną, ale zawsze ten stół wigilijny zawsze pamiętam, bo to jest tak, że no, byliśmy wyjątkowi, bo mieliśmy to święto niezależnie od jakby większości osób dookoła. Co jeszcze? Jakby dzieciństwo to było zwyczajne, jakby w sensie to jest tak, myślę, że chyba to związane, jak rozmawiam ze znajomymi tutaj, to jest podobnie, że spędzaliśmy większość czasu, czyli wracając ze szkoły, to spędzaliśmy poza domem. Był wieczór, to trzeba wrócić, bo już jest ciemno i było bardzo takie bezstresowe dzieciństwo. I jakby opowiadam o moim dzieciństwie, że jakby bawiliśmy się chłopakami z dziewczynami cały czas. Czyli mieliśmy takie sąsiadów, w sensie mieszanka, nie było tak, że tylko dziewczyn albo większość chłopców i po prostu przez cały czas bawiliśmy się razem. Nie było tak, że jakieś było ale, bo w Iraku może tak, jakby kulturowo te dzieci są traktowane, że one mogą wszystko, jakby w sensie jakby dowolne, jakby nawet czasami, no w sensie rozrabianie, no bo to jest dziecko, to musi rozrabiać i też nie ma takich, można powiedzieć, ograniczeń.
ale opowiadam jakby o takiej sytuacji bardziej, że ja pochodzę ze stolicy. Niestety trzeba pamiętać, że w większych krajach arabskich jest bardzo duża różnica, nawet kulturowa, od większych miast, a od miastach mniejszych albo na wsi. Czyli to jest bardzo i bariera i finansowa, i kulturowa, i naprawdę można przeżyć szok, nawet osoba, która mieszka w tym samym kraju, ze względu, że to jest po prostu jakby w Iraku, ze względu na te wojny, które były bez przerwy, powodowało, że infrastruktura była skoncentrowana na przykład w stolicy i takie większe miasta, a już nikt nie brał pod uwagę, że na wsi nie ma szkół dla dziewcząt, albo że dojazd jest bardzo daleki i bardzo dużo osób ze względów finansowych albo w ogóle nawet dystansu nie podejmowało nauki. I jakby w sensie tak jakby w skrócie tak wyglądało moje dzieciństwo. A co twoja mama mówi o życiu Iraku? To znaczy ona przeprowadziła się z Polski, więc też miała tą inną perspektywę. Może też mogłabyś powiedzieć coś o tym życiu kobiet, to znaczy co na przykład twoja mama o tym mówi. Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałyśmy i mówiłaś o tym, że twoja mama wszystkim powtarza, że to życie tam nie ma nic wspólnego z tymi książkami o życiu arabskich kobiet, które są tak powszechnie dostępne, o tych przysłowiowych żonach szejka. Więc jak to było z tym? Tak. Czyli moja mama miała jakby w sensie trochę inaczej, jakby przeniosła się do Iraku, jak Irak się bardzo rozwijał i i edukacyjnie, i infrastruktury. I po prostu był taki kraj w takim poziomie, że naprawdę dążył do takiego bardzo cywilizowanego, postępowego kraju i bardzo bogatego kraju. Porównanie do Polski, gdzie moja mama, jakby to jeszcze był okres komunizmu, czyli w ogóle w sensie nie było wszystko dostępne, było bardzo dużo ograniczeń, czyli jakby perspektywa taka, to ona pojechała do takiego kraju, który nawet moja mama zawsze przypomina, że jak spacerował w Bagdadzie, to zwracało uwagę, że te sklepy są tak wypełnione, że aż dużo, jakby w sensie, no bo przyzwyczajone do obrazu, który był w tamtych czasach. Dodatkowo jakby moja mama zawsze tęskni za Irakiem, bo całą młodość my się rodziliśmy tam, jakby cała jakby taka przygoda jako młoda kobieta, czy związane z rodziną, to wszystko się zdarzyło w Iraku i z tego powodu moja mama nadal tęskni za Irakiem, dużo wspomnień, no bo ponad 30-35 lat moja mama tam żyła. Właśnie własny dom, ogródek. Funkcjonowanie mojej mamy nie było jakieś takie ograniczone, wszyscy jej znali i tak naprawdę jakby zwyczaje było tak, że osoba obca to po prostu jakby ludzie bardzo dbali, żeby ona nie miała jakieś problemy, zawsze ktoś jej pomagał, bo uznali, że moja mama jest bardzo, jakby w sensie bardzo europejska, że nie dało się opalić mamę nigdy, bo ma taką cerę typowo europejskie, blond włosy, czyli nie dało się jakoś ukryć, że czyli widać jej od daleka, ale jakby zawsze ludzie pomagali. Kiedyś też w ogóle pozycja Polski w Iraku było bardzo takie pozytywne, bo tak bardzo dużo firm pracowało w Polsce, czyli ten kontakt osoby z Iraku z Polakami był bardzo na dużą skalę. Dodatkowo ze względów na, bo to jest tak, że Irak też był taki częściowo socjalistyczny, to też były relacje takie polityczne i było łatwo wyjechać na wakacje do Polski. Było bardzo dużo osób, niezależnie czy to profesorowie, czy w ogóle, nie wiem, osoba, która ma jakieś restauracje, czy ma żonę z Polski, czy nie. Bardzo dużo Irakijczyków jeździło do Polski jako turystyka. Czyli oni znają bardziej, w sensie było docelowo zazwyczaj góry, Kraków, Zakopane, ale właśnie to jest tak, że to było bardziej Polska była odebrana pozytywnie, że to jest tak kraj, który w ogóle dużo inwestuje w Iraku i bardzo dobre inwestycje.
I dodatkowo, że jak jeździli, to też nie mieli żadnych jakichś problemów. Jakby nie było żadnych takiej jakiejś, nie wiem, jakieś rasistowskie czy jakieś dyskryminacyjne w ogóle nie było w Polsce, tylko Polacy bardziej byli ciekawi obcokrajowców niż jakoś nastawieni negatywnie. I co? I tak naprawdę to się trochę zmieniło po wojnie, jakby w 2013, ze względu, że jeden z sojuszników Stanów Zjednoczonych była Polska i trochę tak się zmieniło, że to jest taki kraj, który był przyjazny Irakowi, teraz stoi przeciwko, ale to nie było tak, że ktoś agresywnie wobec mamy jakby nigdy, czyli oni uznali, że moja mama to jest nasza Polka, jakby nie było tak, że nigdy moja mama nie była obrażona z tego powodu, tylko jakby w sensie wszyscy i pomagali i też z szacunkiem podchodzili i no i moja mama no, w sensie na co dzień też jakby ona nie pracowała, bardziej jakby wybrała, że nas będzie wychowywała i no na co dzień, czyli tak, jak normalnie wychodziła, nie wiem, na zakupy, mieliśmy znajomych bardzo dużo, zazwyczaj od takich par mieszanych, to zazwyczaj nasz dom był miejsce, gdzie było wszystkie imprezy i spotkania i tak dalej. Zawsze pamiętam, że w weekend to było pełno ludzi. I tak naprawdę, no tak jakby nie miała takich momentów, że ktoś jej jakoś dyskryminował ze względu, że była z innego kraju. Normalnie, nawet pamiętam, że moja mama też ma bardzo takie podejście z szacunkiem do innych kultur. I na przykład w Ramadanie, gdzie muzułmanki nie nosiły chustę, czyli w sensie, jeżeli osoby nie noszące chustę na co dzień, to w Ramadanie też nie nosili, czyli jakby w sensie, no tak jakby funkcjonowali cały rok, czyli nie traktowali to jako jakiś szczególny czas, a moja mama zawsze w Ramadanie ubierała chustę, bo tak uznała, że to jest taki miesiąc, to jest postu, taki bardziej religijny, to ona nosi. I nawet jakby pamiętam, że też z nami pościła, ale to już ze względu, że jak ona by mogła zjeść, jeżeli my jakby pościmy, że właśnie własne dzieci, mąż, to ona po prostu z nami tak jakby solidarnie pościła. I też jakby u nas to było tak, że robiła nam wszystkie, w sensie danie ramadanowe zawsze było jakby w sensie specjalnie i naprawdę jakby dbała, żeby wszystkie te aspekty, czy ze strony islamu, czy ze strony chrześcijaństwa, albo w ogóle kultury polskiej zawsze było. I myślę, że no to jestem w ogóle wdzięczna za to, bo jakby pomimo trudności, bo teraz no, jest łatwiej, można pokazać, nie wiem, w internecie, pomimo, że trudności, to zawsze dbało o tym. A w międzyczasie poproszę też nasze widzki i widzów, że oni też mogą zadawać pytania lub nie. A teraz ja zapytam cię, Lubna, o to, czy pamiętasz moment, kiedy zdecydowaliście, że musicie wyjechać z Iraku? I jak to wtedy było? Czyli to, no to jest nie można powiedzieć taki moment trudny, bo tak, człowiek był młody, trochę nie miał jakiejś perspektywy życiową. Ja na początku w ogóle nie chciałam, bo tak, niestety człowiek może się przyzwyczaić do nienormalności, czyli było niebezpiecznie, były wybuchy, nie było tak, że na przykład taki dzień, gdzie możemy usiąść, jest cisza. Tylko helikoptery cały czas albo wybuchy. Jeżeli jest taki dzień, gdzie nie usłyszymy jakiś wybuch, jakieś informacje, że był zamach terrorystyczny, to po prostu był dziwny dzień, że na pewno coś się zdarzy jeszcze większego. I tak naprawdę rodzice zdecydowali, że dookoła było co chwila jakby informacje, że jakaś tragedia, czy znajomych, czy dalszych znajomych i po prostu zdecydowali, że oni nie będą czekali na tragedię, bo zazwyczaj większość ludzi, którzy mieli możliwości wyjazdu, to nie wyjeżdżali, dopóki na przykład porwali córkę, zabili syna i po prostu dopiero podjęli ten krok, a rodzice jednak ze względu na cały ten chaos i się w tym okresie, jak wyjeżdżałam, to było
bardzo niebezpieczne. Czyli to było tak, że dosłownie trupy leżały na ulicy i nikt nie mógł się dotknąć do tego zabitego, bo wiadomo, że jak się dotknie, pomoże, to w tym samym dniu ta osoba zostanie zabita. I po prostu niestety takie warunki były w Iraku. Ja byłam, nie miałam całe 20 lat, czyli to jest tak, że naprawdę byłam młoda. Teraz jak myślę z perspektywy moich rodziców, mówię, że oni w ogóle tolerowali mnie bardzo, ze względu, że na początku oni chcieli wyjeżdżać wcześniej, jakby nie w tym takim najgorszym momencie, a ja powiedziałam, że nie, że ja nie wyjadę, bo ja dopiero zaczęłam studia medyczne i nie wiadomo, jakby nie wiedziałam, czy w Polsce w ogóle uznają moje dokumenty, czy uznają moją, ja się jakby w sensie całą medycynę, to było moje marzenie, które spełniło i było taki okres niebezpieczny. I z tego powodu mój ojciec został ze mną. Wyjechała mama, bo ze względu, że akurat był taki okres, że porwali jedną Polkę, którą znali, jakby nie była jakaś bliska znajoma, ale jej znali. To też ojciec się przestraszył, że zaczęli jakby celować w cywile, jakby te grupy terrorystyczne, żeby szantażować kraje, które jakby uczestniczyli w wojnie. No i przez 2 lata mój ojciec siedział ze mną ze względu, że się uparłam, że nie wyjadę. Ale myślę, że na szczęście mój ojciec potem po 2 latach, bo wiemy, tak mi wyprowadził do rozsądku, że to jest tak, że jakbyśmy zostali jeszcze, to albo mnie by porwali, albo bym została zabita, czy w zamachu terrorystycznym, no bo akurat moja uczelnia w Iraku była w takim miejscu w centrum i obok był szpital taki, który bardzo dużo osób jakby i po zamachu i było celowane jako zamach. Kilka razy było i jakby uczelnia moja ostrzeliwana i szpital, który taki kliniczny. No i jakby w sensie była taka decyzja i po prostu jakby na szczęście w tym momencie posłuchałam tatę, że już ten moment był jakby to krytyczny. I jakby na początku też jakby było trochę szok, zmiana, jakby całe środowisko moje dookoła, ale teraz naprawdę jakby... Mówię, że mamy szczęście, że mogliśmy mieć miejsce, gdzie można normalnie żyć. A już mamy pierwsze pytanie, które przekazała mi Kasia, która mnie tutaj wspiera. W komentarzach pojawiło się pytanie o to, jak jest w Iraku teraz, czy można tam na spokojnie pojechać i czy może ty byłaś w Iraku od tamtej pory? Od tamtej pory nie byłam w Iraku, no jakby w sensie ze względów bezpieczeństwa. Obecnie bardzo dużo, jakby można znaleźć bardzo dużo youtuberów, którzy pokazują, że tam jest bezpieczniej, że w ogóle jakby kolorowo, ale to jest tak, że Irak, nawet obecnie, to jest taki kraj, który może być tak, że teraz parę miesięcy jest spokój, nic się nie dzieje, można, nie wiem, jeździć cały kraj, odwiedzać różne turystyczne, nawet jakby w sensie cywile, jakby społeczeństwo dąży do tego, że chcą jakoś żyć normalnie, zaprosić ludzi z zewnątrz, ale niestety cały czas są zamachy terrorystyczne. Może być tak, że akurat grupa terrorystyczna uznaje, że to miejsce nie podoba im się, czyli tam są nawet nie ze względów teologicznych, bo zazwyczaj to są jak mafie. Mogę dać taki przykład z parę miesięcy. Był taki piosenkarz bardzo znany z Egiptu, który on jest jakby taki trochę kontrowersyjny, część społeczeństwa go lubi, część mówią, że nie, ale jakby w sensie taki bardzo popularny, ludzie chcieli go posłuchać. I jeden z ośrodków takich zaprosił go, że ustalili właśnie kwotę i w ogóle ustalili, że przyjeżdża do Iraku. I po prostu jedna z takich grup terrorystycznych uznała, że nie, to jest grzech, pomimo że kilka miesięcy temu było inna piosenkarka z Libanu, ale to jakoś nie było problemu. A wyszło tak, że ten ośrodek odmawiał zapłacenie część
korzyści z tego koncertu do tej grupy terrorystycznej, to oni uznali, że jeżeli zrobią to, to oni zrobią albo zamach, albo po prostu nie dopuszczą do tego. I właśnie Irak jest taki kraj, który niby jest krajem, niby mamy rząd, niby mamy Sejm, wybory, ale to wszystko jest na niby, bo to jest tak, wybory jak się zaczynają, to wszystkie partie zaczynają się mordować dosłownie, albo się po prostu porywać, mordować, albo po prostu jawne takie groźby, żeby po prostu się wycofać. Grupy właśnie terrorystyczne mają dostęp do broni i to jest w masowej, nawet do broni, która jest rządowa. I właśnie cały kraj funkcjonuje, że no, osoba, która chce rozwinąć biznes, musi wiedzieć, gdzie ona rozwija na przykład biznes, bo na pewno jakiś procent ktoś będzie, to nie jest rząd, to nie jest podatki, tylko po prostu taka mafia, która działa. I nie mówiąc o korupcję, no, o w ogóle jawne kradzieży przez rząd, to jakby to omijając tego wszystkiego i dlatego to jest tak, że to jest kraj, który okresowo może być bardzo fajny, bezpieczny i tak dalej, ale nie wiadomo, kiedy coś wybuchnie, czy to jest konflikt między, nie wiem, ugrupowanie społeczne, czy ugrupowanie terrorystyczne, bo są, one są bardzo dużo i też się kłócą między sobą. I nie wiem, jakby ja nigdy już nie pojechałam tam, bardziej ze względu, że myślę, że no tam po pierwsze, ja bym chciała kiedyś tam pojechać, ale ze względu na bezpieczeństwo to tak bardzo jakby się zastanawiam głęboko, czy jest sens się narażać na taki wyjazd. No, jakby tyle. Mhm. A Polska? Jak wyglądały początki w Polsce? Było ci ciężko tylko ze względu na to, że nagle musiałaś zostawić swoje całe życie w Iraku, czy też, nie wiem, doświadczałaś jakiś rodzaj dyskryminacji? Mhm. Czyli w Polsce na początku to bardziej było jakby problem właśnie ze względu, że już nie miałam żadnych znajomych, musiałam wszystko zacząć od nowa, ale jakby na początku, jak tutaj nie miałam żadnych takich jakby akty dyskryminacji wobec mnie, czyli nie mogę narzekać w ogóle albo mówić, że coś tam się zdarzyło. Po prostu normalnie ludzie byli ciekawi, czy na uczelni, czy profesorowie. W ogóle na początku, no bo ja się uczyłam i polskiej medycyny, wszystko razem, to miałam naprawdę bardzo dużo wsparcia ze strony kadry, jakby nauczycieli, profesorowie. Jakby oni rozumieli, że to nie jest tak, że na przykład nie mogę się wysłowić, bo się nie chodzi o, że się nie nauczyłam, bo po prostu brakowało mi słów. I naprawdę na początku wszyscy, nawet moja grupa, pamiętam, że dawali mi notatki, bo nie zdążałam. System jest trochę inny, czyli w sensie zaliczenie wykładów, czy egzaminy, czy ustne. Na przykład w Iraku pierwsze 2 lata na uczelni nie mamy w ogóle ustnego. To jak doświadczałam egzamin ustny dopiero tutaj. I na początku w ogóle nie miałam żadnych jakby problemów. Tak naprawdę najgorszy okres w ogóle w Polsce, taki związany z takim nasileniem dyskryminacji, że było bardzo nieprzyjemnie na ulicy, człowiek czuł się tak bardzo nieprzyjemnie, właśnie to jak było kryzys uchodźczy, czyli ten, gdzie było bardzo dużo napływ Syryjczyków do Europy. I to był najgorszy moment, bo chodzi o to, że ludzie zaczęli w ogóle negatywnie wobec islamu, wobec Arabów, wobec krajach arabskich. Jakby było aż nieprzyjemne, że w ogóle nikt nie odczuwał empatii, że tam ludzie też giną ze względu na wojnę, że to nie jest tak, że po prostu większość to tylko o socjal, który będzie w Europie, tylko dosłownie uciekali ze śmierci. Też było tak traktowane, że no ja jestem jakby w sensie ich muzułmanka, że tak jest okej, ale reszta są źli. I to było strasznie takie, jakby w ogóle niesamowite, że człowiek może tak jakoś podzielić, pomimo że jakby ja miałam tą samą historię, tylko ja mam szczęście, że moja mama jest Polką
i mogłam spokojnie wyjechać do mojego kraju, drugiego kraju. A są osoby, którzy w ogóle, jakby czasami zastanawiam, że jeżeli bym była osobą, która w ogóle nie miała żadnego, nie wiem, pochodzenia europejskie, to gdzie w ogóle było moje losy? Czy ktoś mi by zabił, czy po prostu uciekałam z tymi ludźmi? I dlatego to był najgorszy moment. Bywały takie momenty, niestety, jak bardziej jest intensywnie w internecie niż tak, no może tak face to face, bo nie wiem, ludzie może aż tak nie mogą, jakby w sensie, przekazać własne emocje. Jakikolwiek atak terrorystyczny w Europie był, albo w Stanach, to od razu człowiek był jakoś atakowany, że ja musiałam się tłumaczyć, dlaczego jakiegoś morderca wykonał jakiś atak terrorystyczny, pomimo że jakby, no, też potępiam i jakby nie mam nic wspólnego, tylko właśnie byłam tak jakby w sensie pod no, takim atakiem, że muszę go tłumaczyć, bo jakby w ogóle ja też muszę być winna ze względu, że wyznaję tą jakby islam i ten terrorysta akurat wyznaje islam. Właśnie chodzi o to, że to było strasznie nieprzyjemne, bo to jest tak, że no jakby nie każe się na przykład, nie wiem, po Polakom tłumaczyć się z jakimś nie wiem, dokonanie negatywne innego Polaka, bo jakby to nie jest związane, to nie jest tak, że jego zachowanie pokazuje, że to Polacy wszyscy tak robią, tylko po prostu to jest indywidualnie. Niestety są osoby, które dążą do zniszczenia, po prostu są źli, niezależnie skąd pochodzą i czy wyznają jakiekolwiek religię. A jak jest i było z hidżabem? To znaczy dzisiaj bardzo dużo o tym się mówi, więc muszę o to zapytać, bo kobiety walczą o wolność wyboru w Iranie i bardzo mówi się o tym, że hidżab stał się taki polityczny, to znaczy stał się narzędziem w rękach religijnych dyktatorów. A czy mogłabyś opowiedzieć o nim ze swojej perspektywy? To znaczy wiele osób nie wierzy w to, że ktoś może chcieć założyć hidżab z własnej woli. No właśnie, wiem, bo to jakby często osobiście się spotykam, że ludzie jakby wywnioskują, że jednak to ktoś mi zmuszał. Ja zaczęłam nosić hidżab dopiero w Polsce, w Iraku w ogóle nie nosiłam. I to po no, półtora roku mieszkanie w Polsce, ale to jest tak, że to była decyzja bardziej religijna, w sensie takim, że byłam na takim momencie, że chciałam się nosić hidżab, pomimo że jakby kilka lat o tym myślałam, ale chciałam być tak w sensie pewna, że założę i to będzie tak na dobre. Są różne tłumaczenia w sensie tych dwóch wersetów w Koranie, które są związane z hidżabem. Jakby większość jednak tłumaczy to, że to jest nakrycie głowy, pomimo że hidżab w ogóle jest to, czyli ja nienawidzę tego słowa, bo tak naprawdę to jest w ogóle błędne określenie tego ubioru. Bo po arabsku hidżab w ogóle znaczy, jak to wytłumaczyć, wyleciało mi słowo z głowy. Czyli to jest tak, albo zasłona, albo taki no taka ściana między człowiekiem a innego człowieka, czy to jest takie, że po prostu ta jakby się chowa tego człowieka albo chowa rzecz za hidżabem, bo to słowo pojawiło się w Koranie, ale nie w kontekście ubioru kobiety, ale tak naprawdę w Koranie było używane słowo himar, czyli zakrycie głowy, bo jakby w sensie to jest jakby prawidłowe słowo, ale to wszyscy jakby używają już hidżab i dlatego często jakby jest podchodzenie negatywne, że jak ktoś szuka znaczenia tego słowa, to w ogóle to jest słowo, że schowamy tych kobiet w ogóle, żeby nie wychodzili. Pomimo że jakby w sensie sama idea, początek noszenia i prośba Boga dla muzułmanek, żeby one po prostu wychodziły, były znane, że są muzułmankami. I tak naprawdę niestety zawsze jest używany hidżab politycznie.
to jest krzywdzące, bo ja często jakby widzę kobiet, na przykład kiedyś, jakby w sensie w Arabii Saudyjskiej, które tam też nie mają paragrafu, ale to jakby wiadomo, że trzeba tam nosić, jakby no to nieprzyjemność nie taka jak było w Iranie spotka kobietę, ale jednak no dużo nieprzyjemności może spotkać. I widzę te kobiety, które są muzułmankami, one nienawidzą tego, bo było narzucone. I nie wiem, czy jakby ktoś tak jakoś obserwował, zdarzało się, że w samolocie, po prostu w samolocie jest ubrania w hidżab, tylko już jest poza krajem, to wchodzi, przebiera się, ubiera się, można powiedzieć, bez hidżabu, bo po prostu traktuje tego, że to jest przemoc polityczna i nie czują duchowości tego. I to podobnie w Iranie. Niestety, to jest już od lat jakby ten jakby zmuszenie, jakby, i to jest jakby w sensie trochę najgorsze, bo to jest też i zmuszenie muzułmanek, i nie muzułmanek, czyli wszystkie. Jakby nie, pomimo że tak naprawdę, no jeżeli już wchodzimy bardzo, to jest tylko muzułmańska kwestia, czyli powinna nie muzułmanka po prostu wchodzić tak, jak chce. No i to jest jakby właśnie tutaj wykorzystanie tego hidżabu, że zmuszają kobiet, żeby jakoś mieć niby kontrolę nad nimi. Dodatkowo jakby w innej perspektywy inne kraje używają zdejmowanie tego hidżabu jako wyzwolenie kobiety i właśnie to jest tak, że traktowanie, że każda kobieta, która nosi hidżab, czy każda kobieta, która zakrywa twarz, to jest zmuszona na 100%, że nie ma opcji, że jedna kobieta jest myśląca i ona zdecydowała o własnym ciele. I tak naprawdę no to jest dużo krzywdzące. Osobiście ja jestem, jakby nigdy nie byłam za zmuszenie kogoś, jakby niezależnie, czy ubieramy, czy nie ubieramy, bo to jest jakby kwestia moja z Bogiem. I tak naprawdę podobnie jak, nie wiem, przyjdę i każę osoba, która, nie wiem, nie praktykuje tego islamu, żeby się modliła na siłę. Czyli to jest to samo. Jakby to jest, nie ma żadnej jakby w sensie różnicy, bo to jest stricte związane z religią. To nie jest żadnej kultury, jakby naleciałości kulturowe, czy jakieś zwyczaje, bo to jest powodowało, że ten hidżab się zrobił taki jakby narzędzie, żeby, nie wiem, zmusić te kobiety, żeby tak się ubrały, a nie inaczej, żeby powodować, że no, takie, no, takie metody opresji, żeby ograniczać kobiety. No i niestety często takie tragedie mogą spotkać takie kobiety i na szczęście, że jednak widzimy pozytyw, pomimo że to początek był tragiczny, że jednak kobiety wyszły na ulicę i powiedzieli nie. I myślę, że jakby to jest taki przełom, który trudno to odwrócić i mam nadzieję, że to nie zrobi się tak, że nie wiem, rząd Iranu używa jakichś bardzo brutalnych, no niestety oni używają bardzo często brutalnych sposobów, nawet teraz, mimo że pokazują, że nie, ale oni potrafią brutalnie jakby próbować, żeby uciszyć społeczeństwo, ale no, dzisiaj nawet słyszałam, że w ogóle z takich jak powiem, takie firmy, które produkują no właśnie gaz i te produkty z ropy naftowej, to też wyszli. Niby o płace, ale naprawdę to ze względów politycznych, że po prostu już mają dosyć tej opresji. Mam nadzieję, że się uda. A pozostając w temacie hidżabu, to mamy jeszcze ciekawe pytanie z Facebooka i potem ja też mam jeszcze pytanie o hidżab. Pojawiło się pytanie o to, czy masz jakąś radę, jak znaleźć pracę w Warszawie nosząc hidżab, żeby nie być odrzucanym podczas nawet samej rekrutacji? Czyli nie wiem, czyli ja nie, jakby trudno mi powiedzieć w sensie a propos, bo ja zaczęłam pracę w hidżabie i zaczęłam w różnych miejscach i tak naprawdę w różnych miejscach
jakoś nie spotkałam się akurat z pracodawcą, że jest ale ze względu na mój wygląd, ale może ze względu, że ja pracuję w takiej specyficznej jakby pracy, jestem lekarzem, nie wiem, ale też czasami się zastanawiam, że mogą powiedzieć nie, bo to tyle lekarzy też mogą jakby w sensie znaleźć lekarza jakby do pracy. Ja zawsze jestem sobą, czyli to jest tak, że idę ubrana w hijab, nie robię nawet takie, bo często jakby inne osoby wyznające islam mówią, że może ubrać taki turban, żeby tak jakoś nie rzucało się w oczy. Po prostu ja ubieram się tak jak codziennie i idę na spotkanie. I dzięki Bogu nie miałam takiego problemu, że ktoś mi odrzucał ze względu, że tak wyglądam. I to naprawdę dużo miejsc pracy jakby miałam możliwości jakby pracowanie tam i jakby nie miałam takiego problemu. Znam kilka osób, którzy pracowały w hidżabie i też właśnie bardziej ze względu, że to było tak jakoś wprost, że nie udawali, nie kombinowali. Pamiętam, miałam koleżankę, która ona w ogóle w takiej, czyli na początku była jakby w sensie wykonała taką pracę biurową, a potem awansowała, że robiła szkolenie dla osób, które chcieli i ona cały czas nosiła hidżab od początku do końca, jakby w sensie pracy w tamtym miejscu i jakby bardziej patrzyli na kwalifikacje niż na jakby ubiór. Myślę, że chyba najgorsze miejsce, bo to akurat ze słuchu, w sensie ze znajomymi, którzy pracują w edukacji, czyli szkoła, przedszkole, to jest narzucone, że raczej jakby podziękują i jest bardzo trudno, czyli nie wiem, czy to nawet łączy się z niemożliwością, że ktoś noszący hijab jest akceptowany, żeby uczył dzieci. Nawet pamiętam, że znajoma na spotkaniu, pomimo, że nie nosi hijab, tylko jakby na spotkaniu takim organizacyjnym było tak zaznaczone, że żadnych zakryć, czyli nie mówili wprost o hijab, tylko tak jakby ze względu, że wiedzieli, że są osoby, które znają islam, żeby tak jakby dać do myślenia, że jeżeli by była jakaś decyzja, żeby jakoś ubrać, to w tej szkole nie jest akceptowane. I myślę, że chyba najgorzej to w edukacji, bo w innych miejscach myślę, że nie jakby nie, jeszcze nie słyszałam takiej sytuacji, że było tak jakoś brutalnie traktowana muzułmanka z tego powodu, bo znam kilka osób, które pracują w różnych miejscach i udało się znaleźć pracę i taką stałą i awansować, mimo że nosili hijab. A wspominałaś o tym, że nie nosiłaś hijabu w Iraku i czy ze względu na to byłaś jakoś źle traktowana, to znaczy czy w krajach z większością muzułmańskich wszystkie kobiety noszą hijab, czy są różne zasłony, czy kobiety też, czy duża ilość kobiet nie nosi w ogóle hijabu albo jakiegoś innego zakrycia? Czyli ja mogę dać przykład, na przykład w Iraku to jest tak, że to jest, czyli trudno mi powiedzieć procentowo, ale i są kobiety, które noszą hijab, są kobiety, które nie noszą. Czyli nie było tak, że byłam rodzinkiem, jedyna osoba, która nie nosiła, po prostu to było tak normalnie. Są jakby na uczelni to było kilka dziewczyn noszące, kilka nie noszące. Jakby nie było tak, że jestem traktowana jakoś gorzej, bo nie noszę hijab. Po prostu było taki, za przeproszeniem, miszmasz, bo właśnie jak mówiłam, że to bardziej w stolicy. Myślę, że jeżeli bym zdecydowała się nie nosić hijab w jakiejś, nie wiem, bardzo małej miasteczko, że tam bym mieszkała, to może bym miała jakieś nieprzyjemności, ale jakby w Iraku nie było jakby takiego narzucenia, bo też dodatkowo w Iraku nie jest w sensie jednorodny. I mamy różne odłamy islamu, i mamy chrześcijan, i mamy różne odłamy religii, które nie są w innych krajach i dlatego jest akceptowane, że jakby kobieta może nie nosić hijab, bo jakby
no nie wiadomo, czy to jest muzułmanka, czy nie, ale jeżeli nawet jeżeli wiedzą, że jest muzułmanką, to też jakby nie ma takiego jakieś traktowanie gorzej z tego powodu. A jak jesteśmy przy tym, przy tej wolności wyboru, to w rozmowie z Kasią Makarowicz od nas z redakcji wspominałaś o czarnym proteście, o tym, że byłaś na czarnym proteście, bo jesteś kobietą, feministką, aktywistką i mówiłaś o transparencie, na którym był napis Pislam, który jakby sugerował, że islam jest bardzo restrykcyjną religią, która zakazuje całkowicie aborcji. Jak jest z aborcją w islamie? Właśnie w islamie jest, można powiedzieć, ten jakby trochę jest podobnie jak kompromis, który był poprzedni, czyli to jest tak, że w islamie nie jest tak, że jest zakaz absolutnie aborcji, niezależnie czy coś się dzieje płodowi. Jakby ogólna zasada to jest taka, czyli nawet jest taka szkoła w islamie, że jest bardzo, to jest taka szkoła, która jest tak liberalna, że po prostu dopuszcza aborcji jakby w pierwszych tygodniach, jeżeli kobieta jakby opierając, że jest werset w Koranie, że Bóg wysyła jakby w sensie duszę do tego człowieka w konkretnym cyklu embrionalnym. I jest szkoła, która mówi, że przedtem to spokojnie można wykonać aborcję niezależnie od powodu. Ale to jest taka mała szkoła, ale też jakby w sensie nawet są takie bardzo takie szkoły, które po prostu dozwalają aborcję w każdym momencie. Czyli w sensie takim wcześniej, czyli to jest tak nawet medycznie jest jakby bezpieczny moment aborcji. Ale większość szkół w islamie dozwalają, jeżeli jest jakiś powód. Powód jest albo, że płód jest martwy, albo, że jak się urodzi, to umrze, czyli tak naprawdę związane tylko jego życie, związane, że jest w łonie matki i z tego powodu umiera, jeżeli jest zagrożenie bezpośrednie kobiety. Czyli nawet jeżeli zdrowy płód, nic się nie dzieje, ale poród powoduje, że można mieć strach, duży oszczerbek o zdrowie kobiety albo nawet jej zgon, to zawsze jest brane pod uwagę, że kobietę, czyli matkę, niż jakby w sensie płód albo człowiek, który w ogóle jeszcze go nie ma, czyli bo ona już jest, jakby ma inne w sensie relacje, obecnie ona żyje, czyli nie wolno, żeby jej zabić, żeby no to ten płód, to dziecko urodziło się, bo jakby, no, to jest jakby w islamie jest traktowane, że to jest ważne. Po wojnie w Bośnie i Hercegowinie było też zaznaczone, jakby bardzo zaznaczone zdrowie psychiczne kobiety, bo tam było bardzo dużo gwałtów wojennych. Te kobiety popełniły samobójstwo, a w islamie samobójstwo to jest jeden z wielkich grzechów i tak jakby jest traktowane, że jeżeli muzułmanin zabije się, jak popełnia samobójstwo, to idzie do piekła, czyli to jest tak jakby w sensie taki duży grzech i dlatego jest zazwyczaj to jest związane, że one są w ciąży z dziećmi oprawców i było dozwolone, że powinny wykonać aborcję, bo to tak naprawdę ratuje się ich życie, że one mogą jakoś potem psychicznie jakoś dojść do siebie, pomimo, że to jest i tak, to jest tragedia. Jest część szkoły, ale to nie jest popularne, jeżeli jest wada płodu. Jakby w sensie większość szkół w islamie zaznacza, jeżeli na przykład urodzi się dziecko z jakąś wadą, która nie jest letalna, tylko na przykład zespół Downa albo jakiś taki defekt genetyczny, który powoduje, że to dziecko żyje, może funkcjonować, to w tym przypadku większość szkół zabrania, no bo to jest istota ludzka i jest jakby traktowana, że to jest trochę taki egzamin dla rodziców, że muszą mieć cierpliwość,
że będą mieli dobre uczynki ze względu, że będą wychowali dziecko, które no wiadomo jest trudniej, czy zdrowotnie, czy opiekę medyczną nad takim dzieckiem, niż dziecko, które jest zdrowe, bez żadnych problemów. Czyli to jest tak ogólnie w islamie, jakby w związku z aborcją. I dodatkowo w islamie też jest dozwolona antykoncepcja. Niezależnie od jakby w sensie metody, tylko oprócz antykoncepcja, która jest taka definitywna, że po prostu, nie wiem, podwiązanie jajników, czy pomimo, że w Iraku się robi, jakby w sensie jest dozwolona prawnie, że no jest osoba, która nie bardzo, bardzo wierzy, to jest możliwość dokonania takich zabiegów, ale ogólnie antykoncepcja, która jest odwracalna, też jest dozwolona. I dlatego jakby w sensie, jak byłam na różnych protestach, to właśnie było mi tak przykro, że tak naprawdę nie do końca te transparenty no, mówią prawdę, bo tak naprawdę akurat w islamie w tych kwestiach jest, no islam jest bardziej liberalny niż kościół. O, to właśnie odpowiedziałaś na dwa kolejne moje pytania, czyli o antykoncepcję i o to, jak się czułaś, widząc ten napis straszny pislam. Ale w komentarzach dopytują jeszcze, czy pamiętasz, jak nazywa się ta najbardziej liberalna w kwestii aborcji szkoła? To jest, nazywa się chwileczkę, Hambeli. Przez tak Hambeli. To można poszukać, bo to raczej powinien, jakby. No, bo to jest, jakby w sensie szkoły islamu, to jest takie interpretacje wszystkich zasad, nawet o sposobu modlitwy, czyli to jest tak, że trzeba tak porządnie poszukać. A mamy jeszcze pytanie o to, i tutaj trochę przeskoczymy do poprzednich tematów, to znaczy, jaki stosunek mają Irakijczycy do rządów Saddama? I to jest w sumie ciekawe. Tak, to ogólnie to jest tak, że większość, czyli wszystkich, jakby w sensie większość osób, które znałam, bo ogólnie, no może tak, mój ojciec nienawidził go całe życie i dlatego miał kolegów, którzy go też nienawidzili, czyli większość osób, no bo to jest tak, w czasie Saddama tak, wchodził w bezsensownych wojen, czyli po prostu Irak był cały czas pogrążony różnymi wojnami, czy z sąsiadami, czy potem konflikty ze Stanami Zjednoczonymi, bez sensu, czyli żaden korzyść nie było. Dodatkowo on był bardzo jakby takim dyktatorem, że nie ma możliwości, nawet jeżeli się chce go przeklinać, to nie ma możliwości, bo można trafić do więzienia, można być skazany, że się obrażyło no, głowa państwa. Nawet tak było, no to jest tak, no śmiech przez płaczem, że jeżeli według jakby czasza Saddama, że jeżeli na przykład ktoś publicznie obraża Boga, to on jest skazany na więzienie na 3-6 miesięcy, a jeżeli się obraża Saddama, to właśnie jest skazany na śmierć. Czyli jakby w sensie widać, jak wygląda w ogóle podejście. Nikt nie był faworowany, bo często słyszymy, że sunnici, ja jestem sunnitką i jakoś nie poczułam się faworowana, tylko mój ojciec jak go przyklinał, to musiał być upewniony, że dookoła są jego przyjaciele i nie ma nikt z zewnątrz, bo wystarczy, żeby ktoś poszedł i powiedział, że on go przeklina, to już byśmy mieli duży problem. I myślę, że mój ojciec mi implantował tego. Pomimo, że teraz tak myślę, mówię, że ojciec jakoś tak trochę nam ufał, bo byliśmy dziećmi i słyszeliśmy to wszystko, a jakoś ufał, że nie przekażemy dalej, bo miał takiego znajomego, który po prostu bał się, bo jego dziecko raz coś tam chciało nawet przekazać, że ojciec coś tam mówi. I przez to ja też go nigdy nie lubiłam, bo zawsze uczyli dzieciaków, żeby mówić na Saddam Hussein, tata Saddam Hussein. Czyli było takie bardzo popularne. Ja nigdy nie używałam tego słowa. Czyli po prostu mówię, że pan prezydent Saddam Hussein na przykład, nie wiem, czyli jakby nikt mi nie robił złego, bo jakby przecież z szacunkiem podchodziłam, ale nigdy nie używałam tego słowa, bo po prostu mi tak drażniło od małego. Pamiętam, że tak
drażniła, bo to nie jest mój ojciec, po co mówię mu tata. On był okrutny wobec własnej rodziny, bo on, mąż jego córki, jak zdecydował, że on go pozostawia i uciekł na początku do Jordanii, a potem jakoś się wycofał, wrócił do Iraku, to on rozwalił cały dom na mąż córki, który był ojcem jego wnuków. Czyli on nie był, jakby nie ma jakby dyskusji i właśnie przez to on jakby w sensie Irakijczycy byli, no siedzieli cicho. Jedyna rzecz, która zawsze mi no, w sercu, że zawsze marzyłam, że Irak wytworzy rewolucję przeciwko Saddam Hussein. Czyli sposób, który został usunięty, to było takie, po pierwsze, bardzo dużo cywilów zmarło z tego powodu, czyli podczas wojny. To nie było tak, że jakoś celowali w jakieś tylko rządowe obiekty. Dodatkowo usunęli jednego dyktatora i dali nam, bo to przyszło grupa takich polityków niby, że byli z opozycji i to są tacy mali Saddam Hussein, które robią tak samo, ale tak już różnie. Teraz nie wiadomo, kiedyś wiedzieliśmy, że nie wolno przeklinać Saddam Hussein, jest okej, a teraz nie wiadomo, czy przeklinać, nie przeklinać, mówić dobrze czy nie, i tak nie wiadomo. No i tak naprawdę no to był taki typowy dyktator, który ograniczał, jak mówiłam. Nie było satelity, jeżeli osoba miała satelity, bo zdarzało się, czyli ludzie zawsze kombinują, że była taka nawet instrukcja taka, która zakrywa, ale powoduje, że spokojnie łapie się sygnał, ale jeżeli by jakiś sąsiad to widział i przekazał dalej policji, to po prostu to jest 6 miesięcy więzienie plus kaucja z tego powodu, bo po prostu wiedziało się, co świat mówi o tym. I podobnie jak, nie wiem, komórki, internet był zablokowany, czyli w sensie było internet, taka karta, ale nie wszystko można otwierać. To takie konkretne rzeczy, które można otworzyć, a już więcej, to było niemożliwe. I no, ja porównuję często, jak słyszę opowieści w Polsce a propos właśnie okresu komunistycznego, to jest coś podobnego, zachęcenie ludzi, żeby skarżyli się na sąsiada. Czyli to było tak, żeby jeżeli coś takiego słyszałeś, to przekaż. Czyli to taka zachęta, żeby każdy robił krzywdę innemu w imię właśnie partii Bach i imię Saddama, że to było jakby właśnie najważniejsze. Lubna, podsumowując tak naszą rozmowę, mam jeszcze ostatnie pytanie. Na temat islamu jest mnóstwo stereotypów, także w przestrzeni publicznej, bo tak naprawdę o islamie nie uczy się w szkole. I ludzie ulegają tej manipulacji, która jest w mediach, ulegają temu strachowi. Co chciałabyś powiedzieć takim osobom, które boją się islamu, boją się muzułmanów i muzułmanek, a jednocześnie widzieli co najwyżej osobę wyznającą islam w telewizji? Myślę, że żeby nie wierzyć wszystko, co widzimy w telewizji, bo tak naprawdę to zależy od nurtu informacji, polityki. Jeżeli się boi się daną religię, to przynajmniej, nie wiem, przeczytać z takiego wiarygodnego źródła, no bo to jest multum dziwnych stron, ale z wiarygodnego. Jeżeli się nie chce czytać, to można, jeżeli się spotka muzułmanina, po prostu porozmawiać i naprawdę widzi się, że no jesteśmy normalni, jakby jest to no jest normalny człowiek. Wyznajemy inną religię, ale to jest tylko to. Jakby w sensie relacje, jakby człowiek z Bogiem jest inna, ale człowiek to tak naprawdę można spotkać dobrego Polaka, złego Polaka i można spotkać dobrego muzułmanina, złego muzułmanina, to nie związane czy pochodzenie, czy religię, tylko po prostu taka natura człowieka, czyli po prostu porozmawiasz, nawet powiedzieć dzień dobry albo się uśmiechasz. Ja zawsze reaguję pozytywnie, jak ktoś uśmiecha się i nie zna. Nie znam go, to od razu jest banan na twarzy. Super, Lubna, bardzo Ci dziękuję, że byłaś tu z nami. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękujemy wszystkim widzom i widzkom, którzy nas oglądali. Mamy nadzieję, że odpowiedziałyśmy na wszystkie pytania. Lubna odpowiedziała. I zapraszamy na kolejne live'y i życzymy dobrego wieczoru wszystkim. Dziękujemy. Dziękuję. Do widzenia. Noc.